bestia medialna z nami, czyli Iza Badurek. Cześć. Witam. No mówisz, się rozkręciłaś, jeżeli chodzi o wywiady. Bardzo dobrze. Nie no, śmieję się teraz. Przed tobą zrobiłam 3, także już się troszeczkę mnie stresuje. Rozkręciłam się. Oglądasz wywiady w internecie ze sobą czy z innymi zawodnikami? Z innymi zawodnikami oglądam, ze sobą nie oglądam. No wiem, co mówiłam i w sumie po co? Jesteś super teraz uśmiechnięta, ale moim zdaniem wasz stare down z twoją rywalką był najintensywniejszy podczas tego ważenia. Jutro będzie prawdziwa wojna. Jutro będzie wojna, co mogę powiedzieć? No wszystko się okaże w sobotę, na pewno całe serducho zostawię w tej klatce. Jak ją na tej wadze oceniasz? Jak sobie spojrzałyście w oczy, to co tam zobaczyłaś? Nic nie zobaczyłam. Wiem, jaki mam plan w sobotę, także nie patrzę na takie rzeczy, czy mruga, czy nie mruga, jak się zachowuje, także to jest najmniej istotne. Tutaj jest tylko pokazówka. Ciężko było wagę zrobić? Nie, bez problemu. Okej, no to o to chodzi, czyli pełna gotowość na jutro. Zdradzisz trochę, czego się będziemy mogli spodziewać? Prezes mówi, że ta walka pewnie nie potrwa pełnego dystansu. O, no fajnie, że tak ocenia. No ja jestem przygotowana nawet i na 3 rundy, bo każdy by chciał wygrać w pierwszej rundzie. No zobaczymy. No, mam swój plan z trenerem, także mam nadzieję, że go szybko zrealizuję. Co trzeba zrobić, żeby być tak zbudowanym jak wy, wiesz? No bo formę macie naprawdę niesamowitą. Robisz też taką stricte siłownię, nazwijmy to? No właśnie teraz bardzo dużo robiłam pod tą zawodniczkę, bo wiedziałam, że będzie dużo zbijać, także bardzo dużo z Norbertem Piskorskim robiłam, zapasów, siły, wydolności, dużo ciężarów. No u kobiet ta siła trochę inaczej rośnie niż u facetów, ale widzisz u siebie takie duże przyrosty? Widzę. No u nas to troszeczkę inaczej wygląda, no ale mam nadzieję, że niedługo wrócę do niższej kategorii. Chociaż może mi się spodoba, no ciężko mi teraz powiedzieć. No takie pytania mi zadajesz z tym przyrostem. No wiesz, o to chodzi, nie chcę No nie, no na razie jest taka pierwsza walka, także mi ciężko teraz ocenić, jak mi teraz zadajesz takie pytania. Jak byś oceniła swoją rywalkę, jeżeli chodzi o poziom trudności na tle innych rywalek w całej twojej karierze, nie tylko w FEN? No uważam, że będzie jedna z najmocniejszych. Na pewno będzie silna fizycznie. Dobry ma grappling partner, także będzie ciekawa walka. Wychodzisz poza tę walkę? Masz jakieś plany na przyszłość? Chciałabym zawalczyć z następną dziewczyną z dobrym rekordem, żeby po prostu się w rankingu podnosić i iść coraz wyżej. Pas? To jest jakaś taka twój cel, twoje marzenie? Pewnie, no jak każdego tutaj zawodnika, no to jest pierwsze marzenie z tej federacji. Walczyłeś dla różnych organizacji, też między innymi UFC. Jak się czujesz w FEN jako właśnie organizacji? Bardzo dobrze, no fajna jest atmosfera, wszystko jest zawsze dopięte na ostatni guzik. Kurczę, no dobre rywalki dostaję, także nie mogę narzekać. No dobra, to czekamy na jutro. Co byś chciała powiedzieć kibicom? Żeby się trzymali kciuki i oglądali walkę w sobotę. Jeszcze na koniec zapytam, gala nie jest pay-per-view, otwarta telewizja. Dla ciebie jako dla zawodniczki to chyba lepiej, prawda? Bo więcej osób obejrzy. Lepiej dla mnie, dla moich sponsorów, także bardzo się cieszę. Wszyscy znajomi bez problemu będą mogli obejrzeć, także super. Iza, bardzo, bardzo dziękuję i życzę powodzenia jutro. Nie dziękuję, nie chcę zapeszać. Trzymaj kciuki. Dzięki.